Witajcie w naszym showroomie w Balicach koło Krakowa. Mamy dla Was kolejną inspirację na wykorzystanie naszego robota współpracującego Assistant. Tym razem pozostajemy w branży elektroniki. Chcemy Wam zaprezentować aplikację do pobierania i montażu drobnych elementów elektronicznych THT. Elementy znajdują się na kompaktowym stole wibracyjnym, są losowo spozycjonowane. Zadaniem robota jest rozpoznanie pozycji tych elementów przy użyciu systemu wizyjnego i pobranie ich za pomocą chwytaka elektrycznego. W ten sposób pobrane elementy są gotowe do montażu. Dokładność całego systemu, jego pozycjonowania pozwala na bezpośredni montaż na płycie PCB. W tym przypadku pozycjonujemy je na stelażu, żeby pokazać samą dokładność rozwiązania. Gdzie tego typu rozwiązanie się sprawdzi? Przede wszystkim w produkcji średnio i mało seryjnej, czyli wszędzie tam, gdzie stawiamy na elastyczność, mobilność i łatwość przeprogramowania. I ta łatwość programowania jest bardzo mocną stroną robotów współpracujących i w szczególności naszej asysty. Dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu, wbudowanemu panelowi na ramieniu, możemy łatwo przezbroić takiego robota, nauczyć nowych produktów, zmienić profil produkcji. Samo stanowisko jest zainstalowane na bardzo prostym, lekkim i przez to mobilnym stole zbudowanym z profili aluminiowych. Ten stół w łatwy sposób możemy przesunąć w miejsce, gdzie w tym momencie robot jest potrzebny. Dzięki temu możemy lepiej wykorzystać takiego robota, co skraca nam zwrot z inwestycji. Przez zastosowanie stolika wibracyjnego eliminujemy konieczność wykorzystania drogich, skomplikowanych, tradycyjnych rozwiązań opartych o podajniki wibracyjne. Możemy łatwo przezbroić taką stację, po prostu wrzucając na blat tego stolika elementy innego typu. Robot może łatwo się dostosować, również z wykorzystaniem systemu wizyjnego. Sam system wizyjny może rozpoznać, jakiego typu detale znajdują się na stoliku wibracyjnym. Wszystko to pozwala nam na wzrost elastyczności takiej produkcji i szybsze przezbrojenia. Dzięki temu możemy go właśnie wykorzystywać przy produkcji mało i średnio seryjnej. Jak to działa? Przekonajmy się. Zadaniem robota jest pobranie detali z podajnika oraz umieszczenie w miejscu odkładczym. Detale umieszczone są na podajniku wibracyjnym w losowej pozycji oraz orientacji. W sytuacji, gdy nie jest możliwe uchwycenie detalu, podajnik zaczyna wibrować, aby przemieścić detale na swojej powierzchni. Podajnik wibracyjny pracuje w dwóch częstotliwościach. Przy niskiej częstotliwości i wysokiej amplitudzie drgań pozwala to przemieścić detale po całej powierzchni podajnika. Niska częstotliwość oraz małe oscylacje pozwalają przemieścić detale z krańców podajnika do jego środka. Robot ustawia się nad podajnikiem, aby wykonać zdjęcie, a następnie na podstawie analizy obrazu wykryć detale. Tak wykryte detale mogą zostać pobrane i umieszczone w miejscu docelowym. Robot posiada funkcję wykrywania pustego podajnika, odsuwa się na bezpieczną odległość, co pozwala dosypać detale. Z powodu zastosowania robota Assista nie ma potrzeby instalacji skanerów oraz dodatkowego osprzętu. Zabudowany panel operatorski pozwala na obsługę robota bez dodatkowych urządzeń. Przewody poprowadzone wewnątrz ramienia pozwalają na podłączenie systemu wizyjnego, jak i też chwytaka bezpośrednio do ramienia robota. Dzięki wykorzystaniu tych komponentów uzyskujemy ciekawe rozwiązanie do montażu elementów elektronicznych.